Cześć, nazywam się Kasia Woźniak, jestem lekarką i zapraszam Was na kolejny film z serii Prawdziwy Lekarz Ogląda, w którym obejrzę i skomentuję jeden z polskich seriali medycznych. Jest to odcinek, o który wiele osób prosiło, także zaczynamy. Czemu on tak oczy mruży? Ach, on nic nie widzi. Tu 33 P! Mieliśmy wypadek komunikacyjny! Brydre! Co jest? Halo, tu 33 P! Czy ktoś mnie słyszy? Odpowiedzcie! Okej, będziemy mieć na pewno wielu poszkodowanych. Nie słyszę! Oni chyba nie żyją. To będzie ciekawy odcinek. Brytej! Za cholera, tu nie ma przejazdu. Dobra, Piotrek, zawracaj. Trzeba znaleźć jakiś objazd. Nie mają jak dojechać, ale ktoś powinien tam już spróbować pójść. Udzielać pierwszej pomocy. Co z tobą? Zbadać ich. Nie było lepiej. Poważnie się pytam. Sprawdź co z Elkiem. Wypadł przez przednią szybę. Nie mogę. Dlaczego? Bo ślepłem! Idź przed siebie! Ja cię pokieruję! Ale... Ruszaj! Nie ma czasu! Przed siebie? Tak! Dwa kroki do przodu! Prawo! Prawo? Prawo! Ona ma pręt wbity. Brzuch. O, to będzie hardkorowo. Ale chłopie, nie rób mi tego. Jak on oddycha? Nie najlepiej, ale nie mogę go zbadać. Jestem ślepy jak krecz. Posłuchaj jego oddechu. To ważne. Ze mną jest w porządku, idź do niego. I co z nią? Dobra, zamknijcie się oboje. Muszę cię zbadać. Co? Jak on go tu zbada? Ach, tak będzie go osłuchiwał. Chyba ściszenie szmeru pęcherzykowego. Opukaj! Powiedz, co słyszysz! Co? Opukaj! Przez koszulkę może być uchem trochę słychać, ale to jak jest prawidłowy szmer. Uchy! Tak. Pusty! Oddech asymetryczny? Tak! Alek! Alek! Poczekaj chwilę, muszę się narazić, dobra? Podczas osłuchiwania, gdy korzystamy ze stetoskopu, to słychać dźwięki, które wydaje powietrze przepływając przez krtań, tchawice, oskrzele, oskrzeliki i pęcherzyki płucne. I normalnie jest to taki szmer pęcherzykowy w miarę jednostajny, natomiast czasami w sytuacji wystąpienia różnych patologii może być ściszenie tego szmeru, może być zaostrzenie tego szmeru, mogą być różne fenomeny osłuchowe, na przykład trzaski, rzężenia, furczenia. Początkowo, jak na studiach uczy się osłuchiwać, to ma się wrażenie, że wszystko brzmi tak samo, natomiast to jest coś, co dosyć szybko zaczyna się rozróżniać i słyszeć, i jest to kwestią osłuchania kilkuset osób, żeby zacząć coś w tym stetoskopie słyszeć. Natomiast przy przyłożeniu ucha do klatkę piersiową bardzo trudno będzie rozróżnić te fenomeny osłuchowe i ewentualnie ściszenie, bo to wszystko będzie takie bardzo ciche
i trudne do rozpoznania i zdiagnozowania. A przez koszulkę to będzie jeszcze trudniejsze. Szczególnie przez taką koszulkę roboczą, gdzie ona jest pewnie dosyć grubym materiałem. On ma prężna. Musisz odbarczyć. Wiem. W torbie jest koniula. Zwariowałaś? Mam mu przebić płuco na ślepo? Jak tego cię zrobisz, to służę. Cholera jasna! Ucisk na płuco doprowadzi do zatrzymania serca. Może tak być w przypadku odby prężnej. Z każdym kolejnym oddechem płuco zapada się coraz bardziej. Odkaź miejsce płucia. Weź koniulę. Odbarczenie odmy jest procedurą ratującą życie, ale na ślepo to bardzo trudne do wykonania. Co jest to? Czy to? To drugie. To? No. Dobra, dobra, chyba mam. Każdy koszulkę. Musisz zrobić w kucie przestrzeń między żebrową. Tak. Poprzedniej linii pochowej. Aha. Dobra, dwa palce. Dobra, gdzieś tutaj? No. Szybciej, on nie może odciekać. Nie miał ojca i syna. Odbarczenie odmy prężnej ma na celu rozkurczenie płuca, tak by pacjent mógł zacząć dalej oddychać, znowu oddychać pełną piersią. Natomiast tutaj bardzo ważne jest miejsce założenia kaniuli i tego nie robi się na ślepo. To miejsce wkucia jej jest ściśle określone i to musi być przestrzeń międzyżebrowa pomiędzy drugim a trzecim żebrem, bliżej trzeciego żebra, nad trzecim żebrem, z tego względu, że pod żebrami biegną pęczki naczyń krwionośnych i nerwów, więc igłę wkładamy tak, by tego pęczka, który biegnie pod drugim żebrem, nie uszkodzić i go ominąć tak dołem. Dodatkowo to wkucie musi być założone w linii środkowo-obojczykowej, a nie pachowej przedniej, jak mówiła tamta lekarka. Dalej brak zasięgu. Daj, ja spróbuję. Nie ruszaj się, bo sobie krzywdę zrobisz. Dwa razy już sprawdzałem, to jest kompletne zadupie. Lepiej sprawdź, co z nią. Britney! Britney! W porządku. Dlaczego ona nie wyjdzie? Drzwi się zacięły? Bo mogę ci się uwolnić, co? Nie, nie, nie trzeba. Zaraz. Słyszysz? Co? Oślepłeś i słuch ci się wyostrzył. Nie! To jedzie. Dzięki Bogu. Dobra, jest pomoc. Jedna ratowniczka zgarnięta żyje, prosto żyje, z domu, Malek. Jeszcze w cywilnych ubraniach. Malek. Jasna, Britney. Tylko tak źle wygląda. Pokaż mi to. Blisko wątroby. Co blisko wątroby? Jana brzuszna przebita jakimś prętem. Musimy jak najszybciej zatamować krwawienie. Martyna, opatrunki i pomóż mi. Już. Pręt przy głukominę. Nie wiedziałem. Słowo honor. Britney, dlaczego nic nie powiedziałaś? Bo to... I tak byś... I tak byś... Britney! Britney, cholera! Straciła dużo krwi. Stąd prawdopodobnie ta utrata przytomności. Źrenice nie reagują na światło? To nic nie znaczy. Tak. Źrenice nie reagują na światło i to może się dziać na skutek urazu, na skutek zatrucia. W szpitalu wypowiedzą się fachowcy, dobrze? Dobra, uciskaj. Taki brak reakcji źrenic na światło to po prostu brak kurczenia się ich pod wpływem pod światła latarki. Nie możesz tego wiedzieć. Nie no, ja się nie łamię. Teraz to są możliwości. Dobra, bez odbioru. I co? Strażacki się zakopał, będą z opóźnieniem. Nic dziwnego, jest dużo cięższy. Martyna, wiem, że nic dziwnego. Jeszcze jakieś mądre spostrzeżenia? Martyna, przepraszam, po prostu nie wiem, co robić. Jeżeli zabierzemy Alka do szpitala...
Britney może nie doczekać ratunku. Musimy ratować tych, którzy lepiej rokują. Jak zawsze. I niestety na tak. To jest prawidłowe postępowanie. Nie gadaj już tyle. Oni trochę tutaj są tacy zagubieni, bo tam jest dużo znajomych, wchodzą emocje. Tak naprawdę przy takim zdarzeniu masowym udzielamy pomocy chorym w gorszym stanie, ale tym, którzy dobrze rokują. Dopiero w następnej kolejności pomagamy pacjentom mniej potrzebującym i tym, którzy źle rokują. Także tutaj w tej sytuacji niestety brutalna prawda jest taka, że powinni wybrać, kogo ratować i powinni zrobić triaż, czyli taką segregację poszkodowanych i ustalić kolejność, bo w tym momencie rzucają się i tak plączą między tymi chorymi i tak naprawdę nie pomagają nikomu. Wiktor, musimy coś zrobić. Wiem, Piotrek, wiem. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Musimy odciąć Britney, wyciągnąć ją z wozu. Jedzie pierwsza. Chłopaki będą musieli wytrzymać. Ale jak wy ją chcecie odciąć? Sami bez straży pożarnej? Już wiem. Tu blisko jest budowa. Może już ktoś się kręci. Muszą mieć sprzęt. Piotrek, nie mamy za dużo czasu. Za chwilę będę z powrotem, nie nadawać. Przyjąłem ten triathlon. Staracie się? W momencie, jak mamy jakiś pręt czy nóż wbity w jamę brzuszną, to nie usuwamy tego narzędzia czy tej rzeczy na miejscu wypadku. Bo taki pręt, jak jest wbity, to tak naprawdę on w tym momencie nie wyrządza już większych szkód, natomiast po części tamuje krwawienie. W momencie, jak on będzie wyciągnięty, to krwawienie nasili się i jest bardzo duże ryzyko tego, że pacjent się wykrwawi. Dlatego taki pręt jest na miejscu zdarzenia tylko odcinany i pacjent z tym prętem wbitym w jamę brzuszną albo może w gdzieś kończynę dolną, czasami blisko tętnicy udowej są takie uszkodzenia i też tego tak się nie wyciąga na miejscu zdarzenia. Pacjent z tym jest transportowany do szpitala i taka wbita rzecz jest usuwana dopiero na sali operacyjnej. Jakbym nie dała rady, to powiedz. Sama powiesz, dobrze? Sama powiesz, słyszysz? Martyna, skończyłaś tam? Tak. Dawaj bandaże. Dobra, zrobimy stelaż. Nie chcemy, żeby ten pręt się ruszał, prawda? Nie. Wyglądam jak kurczak zmrożony. Alek. Sprawdzę go. Tętno ledwo wyczuwalne. Ciśnienie niskie, cholera, hipowolemia. Wykrwawia się. Mieliście go ratować. On żyje, okej? Okay? Tak, tutaj naprawdę nikomu nie pomagają. Wszyscy za jednego. Jestem, już jestem. Masz narzędzia? Coś mam. Britney, musisz to wytrzymać. Podamy ci teraz końską dawkę leków przeciwbólowych, słyszysz? Jak tam, Martyna, trzymacie się? Ledwo. Wytrzymajcie jeszcze chwilę, już do was jedziemy. Okay. Unieruchamiają pręt, będą go próbowali odcinać. To jest właściwe postępowanie, no, gdyby nie było innych poszkodowanych. Britney, nic nie mów. Doktorze! To ten się pogarsza. Oby! Cholera, afazja udarowa! Poszło! Lekarz tutaj bardzo szybko postawił diagnozę afazji, słysząc tylko kilka niewyraźnych słów. Afazja jest to rodzaj zaburzenia powstałego, w przypadku afazji udarowej, powstałego na skutek niedokrwienia mózgu. Afazje mogą mieć różne rodzaje. Może być na przykład afazja ruchowa. W takiej sytuacji chory nie potrafi wypowiedzieć słów, natomiast nadal rozumie, jeśli ktoś do niego mówi.
Może być też na przykład afazja czuciowa. I w jej przypadku chory nie będzie potrafił zrozumieć wypowiadanych do niego słów, mimo że sam będzie w stanie je wypowiadać, ale będzie miał problem z układaniem słów w logiczne ciągi i w takie logicznie brzmiące zdania. Jesteśmy już w szpitalu. Chciałem go zostawić na stadzie, ale powiedział, że albo go tu przywiozę, albo mi sam ucieknie. No halo, kto tu jest? Odezwijcie się. Powiedzcie coś. Coś. Wiktor Banach, legenda polskiego ratownictwa. Cieszę się, że pana słyszę. Afazja ustąpiła. Jeszcze? Ja i Martyna. Dzięki, że nas nie zostawiliście. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Też mam wrażenie, że ktoś jeszcze tu jest. Cieszę się, Czerego. To znaczy, cieszę się, Nowy, że odzyskałeś mowę. Ja też się cieszę, szefie, jeszcze bardziej. Chociaż mam jakieś dziwne wrażenie, że coś panu głos drży. Mnie pan nie oszuka. Czy nie dałoby mu się tak pomóc, żeby jednak ta afazja to z nim została? Niby taki twardziel, ale łza się wokół kręci. No skąd niby możesz wiedzieć, że... Bo widzę. Co? Jajaj, przemijający atak niedokrwienny. Samo przeszło, ale z badań wynika, że mam nadpłytkowość samoistną. Dostanie na to leki. Szczęście w nieszczęściu. Dobra, Benio, a co zresztą? Może tak być, że niedokrwienie mózgu jest chwilowe, samo ustępuje do 24 godzin i mimo, że nie ma wdrożonego leczenia, natomiast zawsze trzeba to zweryfikować dokładnymi badaniami obrazowymi i też badaniami laboratoryjnymi, także to u tego pacjenta zostało wykonane i rozpoznano u niego nadpłytkowość. No jest to prawdopodobne, może nie jakoś mocno, ale okej, uznajmy, że w porządku. I wtedy takie objawy neurologiczne, jak były u pacjenta, faktycznie ustępują. Także może to, co wcześniej braliśmy za uszkodzenie nerwu wzrokowego, mogło być spowodowane przejściowym niedokrwieniem i ta afazja również jak najbardziej mogła być tym spowodowana. To, co zrobili, nie było do końca prawidłowe. W rzeczywistości to mogłoby być nawet uznane za takie poważne błędy medyczne albo jakieś przynajmniej zaniedbania z tego względu, że czekając na straż i próbując odcinać te pręty, tak naprawdę narazili życie innych pacjentów, szczególnie tego, który miał odmę. Także praca w takich warunkach jest często bardzo trudna, właśnie z tego względu, że trzeba wybrać, komu pomóc, albo przynajmniej w jakiej kolejności pomagać. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego pewnych nowych faktów medycznych i staniecie się jeszcze bardziej zorientowani w kwestii swojego zdrowia i pewnie też w kwestii udzielania pierwszej pomocy. Może nawet odmę będziecie potrafili już rozpoznać i leczyć. Ale nie, nie róbcie tego sami. To są już inwazyjne procedury medyczne, które powinny być wykonywane tylko przez przeszkolone do tego osoby. Jeśli macie jakiś odcinek medyczny albo temat medyczny, który chcielibyście poruszyć w przyszłości, to oczywiście wpisujcie to w komentarze, albo jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego odcinka, to też śmiało wpisujcie, postaram się na nie odpowiadać. Do zobaczenia!